Panie profesorze. Jeszcze raz witam serdecznie tych, którzy ewentualnie po przerwie jeszcze doszli i tych, którzy wytrzymali sprzed przerwy. Temat rzeczywiście wydaje mi się aktualny, a jednocześnie zanurzony głęboko w historii, dlatego pozwalam sobie na ten temat głos zabrać. Punkt wyjścia jest oczywiście współczesny i trochę już o niego zahaczyliśmy w końcówce przeglądu tygodnia, bo właściwie słyszeliśmy od, no praktycznie rzecz biorąc, od 1989 roku, że jest jakiś kłopot z Polską, że Polska jakoś nie pasuje do tej nowoczesności, że powinna się napić, że tak powiem, wody z rzeki zapomnienia, żeby wejść dopiero do tego świata, czy to nowoczesnego, czy postnowoczesnego, jedni tak to nazywali, drudzy tak, że miała wyjątkowo krzywą, garbatą historię w odróżnieniu od innych, którzy mieli jakoś prostszą historię i że krótko mówiąc, jeżeli są jakieś problemy, to jesteśmy nimi my sami. Ten sposób mówienia o Polsce jeszcze się umocnił, czy znalazł potwierdzenie, można tak powiedzieć, z chwilą, kiedy w 2004-2005 roku okazało się, że ciemne siły mogą w Polsce wygrywać wybory. I kiedy w 2010 roku doszło do tragedii smoleńskiej i okazało się, że ta narracja, jak to często się mówi, mająca pokazać Polskę jako już zaawansowaną w latach 2007, od grudnia czy tam listopada 2007 do kwietnia 2010 na drodze do normalności, do rezygnacji z nienormalności, jak to określił w swoim eseju Donald Tusk w 1987 roku, że ta narracja o tym, że już prawie udało się pozbyć tego polskiego garbu, runęła, bo znów Polacy gremialnie wylegli na ulicę dawać wyraz swojej jakiejś irracjonalnej żałobie i tutaj rozmaite teorie antropologiczne i filozoficzne zaczęły tłumaczyć, na czym polega ta polska nienormalność wieczna. Potem znowu parę lat normalności, no ale przyszedł fatalny rok 2015. Wygrał obóz, który nie powinien wygrać. Jedynie na pociechę wtedy słyszeliśmy, że to może nie sama Polska jest nienormalna, ale Węgry i Polska, Orban i Kaczyński. Uogólniono tę wizję bardzo mocno w związku z tak zwanym kryzysem migracyjnym, kiedy przez media głównego nurtu, te światowe media, przetoczyło się mnóstwo artykułów powielających tę samą frazę. Europa Środkowo-Wschodnia albo Europa Wschodnia, znaczy to samo akurat w tym wydaniu, pokazała swoją ohydną twarz. Ta fraza się powtarzała dosłownie w setkach artykułów, czy New York Times, czy Die Welt, czy Le Monde, czy Guardian. Powtarzały to samo, czy wspomniane Politico. Ta ohydna twarz Europy Środkowo-Wschodniej polegała na tym, że tutaj nie bardzo chcą witać imigrantów czy uchodźców tak, jak to Willkommens Kultur nakazuje. Że nie rozumieją ci ciemni mieszkańcy tego całego regionu, już nie tylko Polacy, ale Węgrzy i inni w tym ciemnym dzwonieckim kącie zamieszkali, na czym polega kultura nowoczesnego świata. No ale potem przyszedł Brexit. Potem przyszły wybory w Stanach Zjednoczonych i one rzeczywiście zmieniły już bardzo dużo. Zmieniły bardzo dużo, bo pokazały, że nie da się powiedzieć, że problem
z nowoczesnością mają tylko, czy z postnowoczesnością mają tylko Polacy, że jest to jakaś genetyczna cecha. Nie można powiedzieć, że jest to cecha tylko regionu, no zacofanego, wiadomo, peryferyjnego Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj nigdy prawdziwi Europejczycy nie mieszkali, więc to też dałoby się jakoś wytłumaczyć. No ale w Anglii, potem w Stanach Zjednoczonych, o tych krajach mówiono nam do niedawna, że to jest kolebka demokracji, nowoczesności, postępu i Anglia, i Stany Zjednoczone. A więc okazuje się, że nie, że problem jest szerszy. I tak jak wspomniał o tym przed chwilą nasz przewodniczący, no zaczynają się głowić rozmaici, można tak powiedzieć, intelektualni pasterze XXI wieku, jak zinterpretować tę nową sytuację, jak na nią zareagować. Ja przeczytałem akurat przedwczoraj taki komentarz napisany przez Bruno Latoura. To jest taki bardzo popularny socjolog, no celebryta, można powiedzieć, antropologii, socjologii, twórca teorii czy współtwórca teorii aktora sieci, tej teorii, na którą tak często lubi się powoływać pani profesor Staniszkis i inni nowomodni socjologowie. Otóż to taki gwiazdor właśnie intelektualnych salonów Zachodu. Na łamach Le Monde i Los Angeles Review of Books opublikował jeden komentarz, który się zaczyna od słów tragiczne wybory. No, tragiczne wybory, czyli wybór Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, pobudza go do myślenia o tym, co się stało. I to myślenie idzie następującym torem. Otóż z jednej strony pokazują te wybory, że czegoś nie wiedzieliśmy, my intelektualiści, my pasterze tego ludzkiego stada, że coś z naszym widzeniem tej rzeczywistości było źle. To myślę bardzo dobry odruch, to znaczy, że samokrytyka jakaś, powrót do rzeczywistości. Bruno Latour pisze, 11 tygodni byłem na kampusach uniwersyteckich, bo on generalnie we Francji mieszka, no ale z wykładami był w różnych miejscach, 11 tygodni w Ameryce i w ogóle nie wiedziałem, nie spotkałem takich Amerykanów, którzy by głosowali na Trumpa. Prawda? Ale mówi, okazuje się, że te środowiska właśnie uniwersyteckie, kontynuuje, te środowiska właśnie intelektualne w wielkich miastach żyły jakby w bańce, użył takiego określenia, oderwane od rzeczywistości, odizolowane, wierzące w to, że już nastał czas ponowoczesności, czas globalizacji, który już się stał, już wszystkich obowiązuje. Tymczasem okazało się, wybory Trumpa to ujawniły, a Latour przypomina, że jednak przed Trumpem był Brexit, a przed Brexitem były, jak się wyraził, małe narody, takie jak Polacy czy Węgrzy, które wybrały zwrot w stronę autorytaryzmu i przeszłości. Ale zauważył też, że za chwilę, bo nie poprzestał na tym, co się stało, ale co będzie w najbliższym czasie, że nie tylko takie małe narody jak Polacy i Węgrzy, ale dostrzega, że na przykład Holendrzy, którzy byli pionierami nowoczesności, pierwsi, jak napisał, stworzyli globalne imperium. Tu się pomylił, widać, że jest socjologiem, a nie historykiem, bo pierwsze globalne imperium przed Holendrami stworzyli Portugalczycy, a nie Holendrzy. Holendrzy dopiero trochę zrabowali Portugalczykom. Ale w każdym razie ci pionierzy nowoczesności, no nagle wydaje się, że wybiorą w tym samym kierunku, co Polacy, Węgrzy, Amerykanie, Anglicy, czyli wszystko się wali. I jak on to interpretuje? Otóż ci, którzy wybierają źle, są liczni, nie można ich przeoczyć. To musimy docenić teraz, prawda? Ale oni żyją też jakby w bańce. W bańce, w której wierzą w możliwość powrotu do historii, do przeszłości. To jest niemożliwe. I zatem on, twórca intelektualnych koncepcji, uważa, że trzeba pomóc wyjść z tych dwóch baniek, że tak powiem, nierzeczywistości, dwóm stronom obecnego konfliktu i proponuje, skoro nie ma globalizacji, ona się nie urzeczywistniła, to wracam do koncepcji Ziemi.
Wszyscy wracamy na Ziemię. No, ja byłbym za tym, wróćmy na Ziemię, z Marsa czy z Wenus, wszystko jedno, gdzie przebywaliśmy do tej pory. Ale niestety obawiam się, że ta diagnoza ostatecznie postawiona, a raczej sposób leczenia zaproponowany przez Bruno Latoura, sam wart jest diagnozy. Otóż oderwanie od rzeczywistości próbuje leczyć ten typowy przedstawiciel elit współczesnych, intelektualnych Zachodu jeszcze większym oderwaniem od rzeczywistości. Otóż powinniśmy wrócić do wizji Ziemi, w której najważniejszym zadaniem, jakie nas czeka, jest zmniejszenie liczby ludności. No bo zagrażamy, prawda, ludności się. I wtedy uświadomiłem sobie, że to już było, to nic nowego przecież, prawda? To już Malthus z XVII wieku takie teorie głosił, ale niedawno przecież te same teorie przypomniał u nas na łamach Gazety Wyborczej pewien profesor z Krakowa, z Uniwersytetu Pedagogicznego, nazywa się Janusz Majcherek, który, żeby zaatakować tę ciemnotę, która się w Polsce wylęgła i realizuje program 500+, i właśnie no, sugeruje, że trzeba, żeby więcej się rodziło tutaj dzieci. Profesor Majcherek z wysokości swojego autorytetu stwierdził, że wręcz odwrotnie, musi nas być mniej, bo niszczymy, zużywamy zasoby. Powinno nas być mniej. Nie możemy patrzeć tak partykularnie, żeby nas było więcej, że chcemy mieć dzieci, tylko powinniśmy raczej usuwać te nasze dzieci, nie mieć ich, bo jest nas za dużo. Egoistycznie patrzymy zbyt partykularnie, parafiańsko, powiatowo na rzeczywistość. Jednocześnie czytam w tej samej gazecie niedawno artykuł, w którym inny autorytet stwierdza, że nie chodzi ogólnie o to, żeby nas było mniej, tylko że są ludzie gorsi, których powinno być mniej i ludzie lepsi, których powinno być więcej albo tyle samo, ile jest. Może nie więcej, bo więcej nie będzie. To profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Król, który postawił jasne kryterium, które odróżnia tych lepszych od gorszych. Ci lepsi powinni mieć de facto prawa publiczne, nie tylko polityczne, ale publiczne. Ci gorsi nie powinni mieć żadnych praw, a najlepiej, żeby ich w ogóle nie było. Kryterium jest zdolność rozróżniania i smakowania win toskańskich. Żeby Amarone Valpolicella z odpowiedniej wsi było docenione, no, a nie zadowalać się jakimś egribikawerem z Biedronki, prawda? To jest ta istota rozróżnienia. I to można wszystko oczywiście traktować pół żartem, śmiesznie, ale to jest odzwierciedlenie spojrzenia na rzeczywistość, w którym widać dążenie do wyeliminowania dużej części, już uznaje się, to jest duża część ludzi, którzy nie powinni być, którzy nie powinni mieć praw przynajmniej, a jeżeli jakoś w ogóle jeszcze istnieć powinni, to tak jak kiedyś profesor Radosław Markowski pisał kilka lat temu, zwolenników PiS należałoby zamknąć w jakimś rezerwacie, prawda, i pokazywać do celów naukowych czy jakieś no, rozrywki ludzi wykształconych i cywilizowanych, tak jak się w rezerwacie pokazuje właśnie jakieś dziwne egzemplarze. Otóż jest w tym pewien aspekt moralny, poczucia, że ta druga strona no, jest jakaś no, gorsza, nie ma tej samej godności, co nasza strona. Po drugie, że trzeba dążyć do jej zmniejszenia, w końcu do unieważnienia, żeby nie użyć słowa likwidacji. Ale przecież jednocześnie jest spojrzenie ekonomiczne, jest rzeczywistość ekonomiczna. I spotykam w tej samej gazecie, w tym samym numerze, co wywody profesora Króla, czy nawiązanie do nich, stwierdzenie ekonomisty, że program 500+ jest wyjątkowo zły, ponieważ jest niewłaściwą odpowiedzią na realny problem. Ten realny problem jest taki, że będziemy potrzebowali więcej ludzi,
bo no, trzeba no, prawda, obsługiwać te domy starców, które niedługo się zmienią, kraje europejskie, w tym Polska jako jeden z pierwszych. Ale metoda 500+ jest kosztowna i w związku z tym autor, ekonomista z Krakowa użył porównania, że to tak jakbyśmy chcieli ogrzać mieszkanie paląc w kominku plikami banknotów. A jest proste rozwiązanie. Przyjąć imigrantów oczywiście, prawda? To znaczy białe śmieci, bo to jest określenie, którym zdefiniowano wyborców w Stanach Zjednoczonych, którzy wybrali Donalda Trumpa. Białe śmieci, ono tak samo odnosi się do nas, którzy wybraliśmy nie tych, co trzeba w Polsce. Białe śmieci nie powinny mieć dzieci, natomiast trzeba sprowadzić na ich miejsce imigrantów. Widać tutaj wyraźne pomieszanie z poplątaniem, bo jedni mówią, że powinno nas być mniej, inni mówią, że no jednak trzeba, żeby nas było trochę więcej, ale to nie te białe śmieci w każdym razie, tylko imigranci. Otóż pomieszanie z poplątaniem jest tym większe, że no cóż, trzeba przyjąć by założenie, że imigranci, żeby pogodzić to wszystko, że imigranci tu sprowadzeni będą szanowali prawa Maltusa, będą starali się mieć w przyszłości raczej mniej dzieci, że nauczą się smakować Amarone Valpolicella i krótko mówiąc przejdą na stronę profesora Króla i profesora Majcherka. Jest to wyjątkowo nieracjonalne, nierozsądne założenie, chyba zgodzicie się z tym państwo, prawda? Akurat przykład kraju, gdzie największa jest ta liczba imigrantów, Francji, gdzie przekroczyła ona 10%, to już jest 6 milionów ludzi. No wiadomo, że przyrost naturalny tworzy się wyłącznie czy w 90 paru procentach w tej grupie imigrantów i że nie są to akurat smakosze win włoskich, ani też zwolennicy niedemokratycznego liberalizmu, bo powiedziałbym, że istotą poglądu wymienionych przeze mnie profesorów jest niedemokratyczny liberalizm. Hołota nie ma prawa głosować, ludzie powinni być zróżnicowani według statusu, który określi ten lub ów profesor w swoich prawach politycznych. Otóż to wszystko pokazuje coraz wyraźniejsze problemy z dostosowaniem do rzeczywistości i agresywność. Agresywność moralną i utopijność poznawczą tych, którzy chcą poradzić sobie z ową rzeczywistością, która się nie poddaje. Stajemy na krawędzi wojny, na krawędzi wyniszczenia tych, którzy się zbuntowali, którzy nie chcą się zgodzić z rolą dochodiaków, tych, którzy mają wymrzeć, którzy mają myśleć inaczej niż myślą, którzy mają być kimś innym niż są. Bo to jest istota, jak sądzę, zjawiska, które na naszych oczach dokonuje się w skali całego zachodniego świata. Ludzie, którym mówi się, że powinni być kimś innym niż są, niż zostali nauczeni przez swoich rodziców. Ludzie, którym mówi się, że już nie powinni mieć dzieci, że powinni zerwać z pewnym instynktem przyrodzonym dużej części, a może całemu gatunkowi ludzkiemu, tylko zmienianym przez kulturę swego rodzaju. Ludzie próbują się bronić. Ludzie, którzy przywiązani są do przekonania, że osiedlenie, związek z miejscem, z grobami rodziców ma jakieś znaczenie. Próbuje się przekonać, że płynna ponowoczesność oznacza, że nie możemy być przywiązani do żadnego miejsca, do żadnej stałej tożsamości. Że powinniśmy przejść od epoki osiadłego życia, w której funkcjonuje cywilizacja ludzka przez ostatnie mniej więcej, no przynajmniej jej rdzeń, ten najbardziej twórczy w ostatnich powiedzmy 3-4 tysiącach lat, z powrotem do epoki nomadycznej. To jest duża zmiana. Niektórzy obawiają się tej zmiany. I stąd narasta poczucie buntu, poczucie, nie poczucie, sam bunt narasta.
Bunt, którego nie da się już zlekceważyć, którego nie da się ograniczyć geograficznie albo genetycznie, że to tylko Polacy albo tylko gorsza Europa Wschodnia. Widać, że to rodzaj ludzki się buntuje. Skąd bierze się ta chęć zdominowania i zmiany rodzaju ludzkiego? Skąd bierze się ta ideologia wojny domowej, której, no jeżeli można tak powiedzieć, najnowsze zjawiska możemy bardzo krótko podsumować w paru etapach, bo przecież gdyby ograniczyć się tylko do XX wieku, no to bym zaczął oczywiście od roku 1917, ale potem idąc dalej przez takich ważnych myślicieli jak Antonio Gramsci, który mówił o marszu przez instytucje, czy zapomnianym, a warto go przypomnieć, twórcy koncepcji terapii semantycznej Gordonie Allporcie, który w 1954 roku wymyślił, że trzeba nas leczyć, nas ludzi, ze złego myślenia. Że w istocie powołaniem dobrego rządu jest wyleczenie społeczeństw ze złych nawyków myślowych, ze złych słów, które używamy. Kontrola myśli stała się celem tej terapii. A więc nastąpiło przejście od rządów politycznych do rządów terapeutycznych. Najlepszym skrótem symbolicznym takiej wizji rządów, jeżeli ktoś z Państwa pamięta film Lot nad kukułczym gniazdem, jest siostra Ratchet. To jest wizja nowoczesności. Despotyczna siostra, która podaje nam leki otumaniające, leki zmieniające nasze myślenie, leki pacyfikujące nas. To jest wizja drogi do postnowoczesności. No więc pacjenci się buntują. Skoro okazało się, że jesteśmy pacjentami, którzy mają być wyleczeni z polskości, z tradycji, z rodziny, z religii, no to nie wszyscy przyjmują to od razu. Czy to jest polskość, czy amerykańskość, czy angielskość, nie ma to znaczenia. Można by tak wyliczać kolejne przejawy współczesne tej historii, ale pomyślałem sobie, że skoro zaprosiliście mnie Państwo tutaj, nasz przewodniczący mnie zaprosił, no to powinienem raczej ograniczyć się do tej roli, która bardziej związana jest z moim zawodem, to znaczy z rolą historyka. Od kiedy się to zaczęło i co z tej historii może wynikać? O tym chciałem parę słów powiedzieć. Otóż można by najkrócej odpowiedzieć, no cóż, zaczęło się od upadku pierwszych rodziców, od Adama i Ewy. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież wtedy zaczęło się to pożądanie, chęć dominacji i wstyd jednocześnie. Czyli te elementy, które nas napędzają do wojny domowej. Ktoś może zgrabnie dokonać połączenia początków historii ludzkości z XX wiekiem, o którym przed chwilą mówiłem. Ja przypominam sobie, jak byłem kilka lat temu, no to było 9 lat temu, w pierwszym obozie koncentracyjnym zbudowanym przez władze sowieckie, bolszewickie, w latem roku 1918, to jest pod Kazaniem w Swijarsku. Tam potem za Chruszczowa był szpital psychiatryczny, a teraz jest takie opuszczone trochę miejsce. Otóż przewodniczka oprowadzająca po tym niezwykłym miejscu na Wołdze przypomniała, że przez 10 lat między rokiem 1918 a 1927 stał tam wzniesiony na polecenie Lwa Dawidowicza Trockiego, który założył ten obóz jako zwierzchnik Armii Czerwonej, pomnik Kaina. Kain jest symbolem ludzkości, która chce sama nad sobą zapanować, która chce zbuntować się przeciwko kontroli, jaką narzuca moralność dekalogu, moralność, można powiedzieć, bo jeszcze wtedy dekalogu nie było, przyjdzie później, ale moralność narzucona przez Boga. Więc Kain zabija swojego brata. Myślę, że Kain jest dobrym patronem wojny domowej i jest dobrym patronem, można powiedzieć, tego instynktu pożądania i strachu, który napędza
wojnę domową. I od tych dwóch pojęć chciałem zacząć przegląd, teraz już nieco bardziej systematyczny, tej drogi, jaką przechodzi przygotowanie wojny domowej, tej, z którą dzisiaj mamy do czynienia, tej, na progu której stoimy. Otóż pozwolę sobie wykorzystać do tego przeglądu książkę, którą na pewno mogę polecić bez oskarżenia o jakiś prymitywizm umysłowy, czy krótko mówiąc, zaściankowość, czy niezdolność do rozróżniania win włoskich, ponieważ książkę tę wydała Respublika Nowa, inicjatywa założona przy patronacie Jerzego Urbana przez profesora Marcina Króla. A książkę napisał wybitny niemiecki uczony, a więc nie jakiś Polak, nie żyjący już, nie, i to mówię bez żadnej ironii, rzeczywiście jeden z najwybitniejszych historyków idei ostatnich kilkudziesięciu lat, urodzony w Zgorzelcu w 1923 roku, czyli w Görlitz, Reinhard Kozelek, czyli pewnie tam przed wiekami się nazywał Koziołek, ten ród. Ale w każdym razie Reinhard Kozelek napisał książkę w 1954 roku, to była jego pierwsza książka, Krytyka i kryzys, studium patogenezy świata mieszczańskiego. I pozwólcie Państwo, że będę o tej książce, czy na kanwie tej książki mówił, dużo ją cytując, dużo z niej cytując, bo nie ma książki bardziej wywrotowej, tak bym powiedział, w ostatnich latach ja nie czytałem bardziej wywrotowej książki, i jednocześnie bardziej potrzebnej do zrozumienia dzisiejszej wojny domowej. Książka wyszła w 2015 roku w Bibliotece Republiki Nowej. Promuje ją magazyn polsko-niemiecki Dialog, Europejskie Centrum Solidarności, także jak najbardziej politycznie poprawne instytucje. Zachęcony tym glejtem poprawności politycznej pozwalam sobie ją wykorzystać jako książkę zbójecką. Otóż przypomina autor, że cały problem refleksji nad wojną domową zaczyna się, rzecz jasna, od doświadczenia wojny domowej. A to doświadczenie w skali europejskiej przychodzi z chwilą rozpadu, upadku autorytetu Kościoła. Kiedy Kościół się podzielił, kiedy powstała schizma osłabiająca, mówię tu o schizmie zachodniej, o funkcjonowaniu trzech równolegle papieży na początku XV wieku, husytyzm potem, no i w końcu reformacja, jako, można powiedzieć, dopełnienie tego podziału. Nie wiadomo było, kto określa zasady moralności, bo Luter już mówi co innego, papież mówi co innego. Nie ma jednego autorytetu moralnego. I zaczyna się walka, walka w imię moralności, wojny religijne, straszne doświadczenie wieku XVI i XVII. Rzeczywiście straszne, rzeczywiście miliony ludzi wymordowały się nawzajem w tej walce motywowanej religijnie. Odpowiedzią na te doświadczenia była koncepcja państwa, właśnie takiego państwa, o jakim mówiliśmy przed przerwą, nie Rzeczpospolitej, tylko państwa, Lewiatana. I to właśnie twórca koncepcji Lewiatana, Thomas Hobbes, żyjący w końcu XVI i w XVII wieku, zdefiniował ten projekt nowego urządzenia relacji międzyludzkich we wspólnocie na takiej zasadzie, iż naszą moralność zawieszamy niejako w stosunkach międzyludzkich, publicznych. To jest wyłącznie nasza prywatna sprawa. Moralność chowamy do naszego prywatnego kręgu, do naszych wewnętrznych sumień. Natomiast w stosunkach z innymi ludźmi musimy kierować się prawem, które narzuca państwo swoim autorytetem. Pozamoralnym, ponadmoralnym autorytetem, który ma nas chronić przed wojną domową. Od tego momentu zaczyna się, można powiedzieć, ta ewolucja, która prowadzi do wyodrębnienia nowej moralności przeciwko państwu, nowej moralności
przeciwko religii także. Autor zwraca także uwagę, że w tym czasie, kiedy tworzy się to pojęcie państwa lewiatana, państwa, które ma kontrolować ludzi, by ci się nie pozabijali, ale w związku z tym nie pozwala tym ludziom na bardzo wiele różnych rzeczy, pilnując ich przed sobą nawzajem, że w tym samym czasie pojawia się pojęcie krytyków. Pierwsi, którzy tak są nazywani, to byli krytycy Biblii. Ci, którzy udowadniali, że no Biblia, wiadomo, śmieszne rzeczy pisze, nic się tam nie zgadza ze zdrowym rozsądkiem, z faktami. Krótko mówiąc, zaczynamy wątpić w przekaz biblijny, traktowany dosłownie. I owi krytycy Biblii idą ręka w rękę, współdziałają, są często przyjaciółmi twórców ideologii państwa Lewiatana, właśnie z Jeanem Bodenem we Francji czy Tomaszem Hobbesem w Anglii. Hobbes jest najbardziej, można powiedzieć, wymownym i konsekwentnym wrogiem religii z wszystkich teoretyków politycznych nowożytnej Europy. Uzasadniał to w ten sposób. Jeżeli ludzie będą wierzyli w duchy niewidzialne, czyli w Boga, będą mogli przeciwstawić się autorytetowi państwa. Bo jeżeli państwu oddelegujemy władzę karania śmiercią za nieposłuszeństwo, to tylko ktoś, kto nie boi się śmierci, bo liczy na nagrodę życia wiecznego, może zakłócić porządek. A więc ostatecznym celem liberalnego państwa, a Thomas Hobbes stworzył koncepcję liberalnego państwa, to znaczy takiego, które przeciwstawia państwo prywatnemu konsumentowi, zagrożeniem jest ten, który wierzy w życie pozagrobowe, który wierzy w Boga, który ma jakąś religię, która może być silniejszą od religii podporządkowania państwu. A zatem ta droga do państwa nowoczesnego prowadzi ostatecznie do unicestwienia religii. Ale także drugiego wroga wskazywał Hobbes, to już o tym nie mówi Kozelek, ja tylko dopowiadam. Tym drugim wrogiem było nauczanie klasycznej republikańskiej myśli, która podkreśla znaczenie wolności obywatela. No bo jak ktoś uważa, że wolność obywatelska jest najważniejsza, jest gotów ryzykować tu życiem, idąc za wzorami starożytnych, opisywanych przez Plutarcha, przez innych, prawda, że tak powiem, klasyków. Zbigniew Herbert pewnie szedłby tym torem. Ten też jest niebezpieczny dla nowoczesnego, liberalnego państwa. Będzie siał ferment, będzie siał niezgodę, będzie prowokował możliwość wojny domowej. Ale wtedy właśnie zaczyna się, można powiedzieć, ta droga, która, jak za Hobbesem właśnie Kozelek przypomina, jest wytyczona przez te dwie emocje ludzkie. Appetitus et fuga, to znaczy, to są określenia z łacińskiej wersji Lewiatana, bo ta książka wyszła po łacinie i po angielsku, jak wiadomo. A więc pożądanie i strach. Człowiek z jednej strony pożąda. Pożąda nie tylko rzeczy materialnych. To oczywiste, prawda? Chcemy mieć więcej, chcemy różnych rzeczy, zaspokajać swój głód i coś więcej niż głód. Ale pożąda także czegoś niematerialnego. Chce być kimś człowiek, chce być ważny, prawda? Z drugiej strony człowieka napędza strach. Strach przed śmiercią oczywiście najbardziej. Ale to może być także, i ten strach chciał wyeliminować Hobbes, właśnie strach przed utratą znaczenia. No bo jeżeli stracimy zbawienie wieczne, to dla ludzi wierzących to jest największy strach, który może nami powodować. Jeżeli utracimy swoją tożsamość, jeżeli będziemy nikim, to także może nas doprowadzić do desperackiego odruchu ucieczki przed takim państwem albo buntu wobec takiego państwa. Napięcie między tym pożądaniem a odruchem ucieczki przed zagrożeniem związanym z utratą tożsamości, utratą znaczenia, jest czymś, co jest nieusuwalne z natury ludzkiej, co jest nieusuwalne, można tak powiedzieć, z systemu relacji międzyludzkich. Hobbes liczył, że uda się to wyeliminować przy pomocy wszechwładnego państwa. Ale Hobbes zakładał właśnie, że to, co pozwoli skanalizować niejako i appetitus, i fuga, prawda, a więc i ten odruch ucieczki i nasze pożądanie, to jest właśnie sfera prywatna. W sferze prywatnej będziemy mogli nakarmić swoje apetyty,
No właśnie głównie dobrami materialnymi, w kulturze także możemy robić różne rzeczy dzięki zapewnieniu porządku przez państwo. I możemy jakby uciec przed państwem w nasz świat prywatny. I to jest właściwie istota recepty liberalnej. Państwo sobie, które stoi na straży porządku i nic więcej, a w życiu prywatnym no jesteśmy producentami, konsumentami, możemy też zajmować się kulturą. Ale skoro jest wyodrębniona sfera prywatna, to pojawia się możliwość przeciwstawienia tej sfery prywatnej państwu. I ten krok robi, można powiedzieć, o pokolenie młodsze od Hobbesa John Locke, co opisuje także wspomniany Kozelek. Mianowicie w swoich rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego w 1670 roku Locke rozróżnił trzy rodzaje praw. Po pierwsze prawa naturalne lub objawione, czyli prawo boskie, będące miarą grzechu i obowiązku. On nie buntował się przeciwko religii tak mocno jak Hobbes. Po drugie prawo, którego podstawowym zadaniem jest ochrona obywateli przy pomocy odpowiedniego aparatu przymusu, prawo państwowe, będące miarą przestępstw i braku winy. Ale na trzecim miejscu Locke wymienił specyficzne prawo moralne, prawo filozoficzne będące miarą cnoty i występku. A więc środowisko prywatne zaczyna być środowiskiem, w którym wytwarza się odrębny niż w państwie i odrębny niż w religii miernik tego, co jest przyzwoite, co jest cnotliwe, co jest słuszne. Locke świadomie skupił się, cytuję Kozeleka, na trzecim rodzaju praw, całkowicie odmiennym od praw objawionych czy państwowych. Chodzi o prawo filozoficzne, nazywane przez niego również prawem opinii, czyli reputacji, prawem opinii publicznej. Ale kto to prawo opinii publicznej sprawuje? Otóż Locke podkreśla ogromne znaczenie, większe nawet znaczenie od praw państwowych czy od prawa religijnego, dekalogu, tego prawa opinii tworzonego przez kręgi prywatne. Pisze tak. Nikt jednak nie uniknie kary polegającej na przyganie i niechęci, gdy wykracza przeciwko obyczajom czy panującej modzie, narażając się przez to towarzystwu, którego się trzyma i na którego opinii mu zależy. A więc okazuje się, że ta władza może być skuteczniejsza, silniejsza od władzy państwowej i od władzy, no można tak powiedzieć, religijnej, czy władzy obowiązków religijnych. Jednocześnie zauważa Kozelek, że przyjęcie tej rosnącej władzy prywatnego towarzystwa łączy się z doświadczeniem kryzysu państwa. I do tego nawiązywałem, mówiąc o tym, że państwo powinno zadbać o to, nawiązywałem w pierwszej części naszej dyskusji, powinno zadbać o to, żeby być poważne. Żeby być poważne także w wymiarze gospodarczym. I Kozelek daje taki przykład, że wstępem do rewolucji francuskiej było bankructwo państwa francuskiego. Bankructwo nie ogłoszone, ale polegające na tym, że państwo stało się wierzycielem, przepraszam, że państwo stało się dłużnikiem społeczeństwa. Ogromne pożyczki musiało państwo zaciągnąć u głównie tej warstwy czy tego stanu, który nie dysponował prawami politycznymi, u mieszczaństwa. I jak to określił wtedy jeden z ówczesnych myślicieli francuskich, prawie wszyscy poddani są wierzycielami pana, który jak każdy dłużnik jest niewolnikiem. Państwo, jeżeli się zadłuża bez końca, traci swój autorytet, traci możliwość występowania w roli strażnika porządku, także porządku moralnego. Tym bardziej więc rośnie siła opinii tych, którzy tworzą owe towarzystwa. I tu przechodzi, można powiedzieć w sposób zupełnie bulwersujący przeciętnego czytelnika Gazety Wyborczej, Kozelek do centrum swojej analizy. Otóż centrum analizy jego książki 300-stronicowej jest masoneria. Jest sposób funkcjonowania masonerii. Od razu się zastrzega, że nie chcę twierdzić, że dzisiaj światem rządzą współcześni masoni. Nie.
Chcę tylko powiedzieć, że mechanizm opisany przez Kozeleka na przykładzie organizacji masońskich XVIII wieku doskonale sprawdza się jako opis mechanizmu, który rządzi dzisiejszymi elitami, które próbują sterować ludzkim stadem, które próbują ograniczyć jego populację, które próbują narzucić mu swoje normy moralne. A zatem warto posłuchać, co ma do powiedzenia na ten temat Kozelek. Otóż pisze tak. W lożach i dzięki lożom mieszczaństwo obywatelskie stało się odrębną formą organizacji społeczeństwa. Ich tajemnica, pomimo podobieństwa do misteriów religijnych i arkanów politycznych państwa, kryła nieznaną dotąd treść. Była to tajemnica trzeciej formy władzy, działającej podług własnych, samodzielnie ustanowionych praw, tych samych, którym Lok nadał prawo miano prawa oceny prywatnej w odróżnieniu od prawa boskiego i prawa państwowego. W tym skonfrontowaniu środowisk masońskich, tworzących, można tak powiedzieć, nowy autorytet moralny, przeciwstawiony państwu, w skonfrontowaniu z państwem wyraźnym jakby śladem jest choćby, jak zauważa Kozelek, w konstytucji masońskiej nadanej przez Andersona w 1723 roku w Rycie Szkockim, artykuł 16, który mówi: odrzucamy wszelką politykę. Budujemy mosty, prawda, różne rzeczy robimy, ale nie zajmujemy się polityką. Dystans wobec polityki. To jest właśnie rozbicie Rzeczpospolitej. Nie ma już Rzeczpospolitej, nie ma obywateli jednej wspólnoty politycznej. Robimy coś poza polityką, bo polityka jest oddana Lewiatanowi, państwu absolutnemu, monarchiom absolutnym. Dziękuję bardzo. Pisze dalej tak Kozelek. Prawodawstwo moralne, co wiemy już od Locke'a, dysponuje wyłącznie środkami przymusu niebezpośredniego, ponieważ oddziałuje przez naciski wywierane przez społeczeństwo. Z czasem jednak, gdy władza wewnątrz społecznej jurysdykcji była coraz silniejsza, masoni zamierzali zadbać o bezpośrednią egzekucję wyroków moralnych. Opracowując plany wielkiej reformy niemieckich i francuskich zakonów należących do ścisłej obserwy, wróg masonerii, Joseph de Maistre, powiedział swoim doradcom rzecz następującą. Albo w ciągu kilku lat zmusimy to bractwo do zamilknięcia, albo będziemy niczym. No niestety, można powiedzieć, sprawdziła się jego przepowiednia. Dopóki polityka była wyłączną domeną władców absolutystycznych, nieodzownym warunkiem działalności masońskiej, pisze Kozelek, było zachowanie tajemnicy. Masoni zasłaniali się więc niewinnością moralną i nieobecnością polityczną, poświęcając się rzekomo wyłącznie myśleniu, uświadamianiu, krzewieniu kultury i oświeceniu. Gdyby ktoś z państwa chciał zastanowić się nad aktualnością tej myśli, bardzo radzę zapoznać się z inną książką, która jest chyba dostępna tutaj na zewnątrz sprzedaży, książką poświęconą George'owi Soroszowi. Przecież on się poświęca. Broń Boże, nie twierdzę, że jest masonem, nie mam na ten temat zielonego pojęcia. Chodzi mi o modus operandi, jest dokładnie ten sam. To jest człowiek, który poświęca się wyłącznie myśleniu, uświadamianiu, krzewieniu kultury i oświecaniu. Prawda? Loże dały początek nowemu systemowi wartości, który świadomie przeciwstawiono systemowi obowiązującemu w ramach dotychczasowych porządków politycznych. Cały czas cytuję politycznie poprawnego autora niemieckiego, wydanego przez Republikę Nową, żeby nie było, gdyby ktoś oglądał ten fragment, żeby nie było wątpliwości, że to nie są szaleństwa Nowaka, tylko to jest usankcjonowana myśl europejska. Ponieważ rzeczywistość polityczna była zaprzeczeniem moralności praktykowanej przez masonów, praktyka tego, co powszechnie zwie się prawem naturalnym, to 3/4 masona, moralnie umotywowana nieobecność w polityce okazała się niczym innym, jak pośrednią formą obecności, stwierdza Kozelek.
Bardzo interesujące fragmenty poświęca analizie najważniejszego według niego tekstu analizującego funkcjonowanie lóż masońskich w drugiej połowie XVIII wieku, Gottholda Ephraima Lessinga, wybitnego myśliciela niemieckiego tej epoki, humanitarysty, który w swoim dialogu ubranym w formę dialogu dwóch masonów pisze tak. Lessing mówi o trojakiej postaci fundamentalnego zła, które przedstawia sobą chyba najtrudniejszy do odparcia zarzut przeciw cnocie i opatrzności. No bo oczywiście tajne towarzystwa reprezentują cnotę. Chodzi po pierwsze o rozbicie świata na wiele państw, które oddzielają nie tylko mury i fosy, trzeba zburzyć te mury i fosy, lecz również sprzeczne, kolidujące ze sobą interesy. Po drugie, w samych państwach występuje duże rozwarstwienie społeczne wynikające z przynależności stanowej. Trzecią przyczyną podziałów międzyludzkich są religie i wyznania. Te trzy wskazane przez Lessinga źródła fundamentalnego zła, państwa, stany i wyznania, są właśnie głównymi obszarami walki, jaką toczy kosmopolityczne wolnomularstwo. Ale nie na tym polega znaczenie tekstu Lessinga, tylko na stwierdzeniu, inaczej niż niektórzy naiwni wolnomularze, jak stwierdza Kozelek wtedy, że tych podziałów usunąć się nie da, że to jest część natury ludzkiej, że istota tego wolnomularskiego ideału polega na tym, jak to później określi pewien rewizjonista już marksizmu, cel jest niczym, ruch jest wszystkim. To znaczy będziemy zawsze zbliżać się do tego ideału doskonałego społeczeństwa, ale zawsze natura ludzka będzie stała na przeszkodzie. Ludzie będą się dzielili. Pisał tak Lessing. Niemożliwe, by wszyscy obywatele pozostawali między sobą w takich samych relacjach. Jeżeli nawet każdy ma swój udział w prawodawstwie, to nie może on być taki sam dla wszystkich, przynajmniej w wymiarze bezpośrednim. Niektórzy obywatele stoją zatem wyżej w hierarchii, zaś inni niżej, pisze Lessing. Profesor Marcin Król z tym na pewno się zgadza, prawda? To znaczy, oczywiście celem jest, żebyśmy wszyscy byli równi, ale jednak są równi i równiejsi. I wiadomo, no, ci równiejsi tworzą te tajne towarzystwa, czy towarzystwa lepsze, może tak powiedzmy, nawet niekoniecznie tajne, które mają zarządzać tymi gorszymi, tymi niższymi. Konkluzja Lessinga brzmi tak. Ludzi można zjednoczyć tylko dzięki podziałowi, a w jedności utrzymać znów dzięki ciągle utrzymującemu się podziałowi. Tak już po prostu jest i nie może być inaczej. Czyli trzeba podzielić ludzi tylko inaczej. Trzeba ich ciągle dzielić. Trzeba atakować stare podziały na narody, na wyznania, ale my wyznaczymy nowe podziały. I z tym właśnie mamy dzisiaj do czynienia. Z nowymi podziałami. Trzeba, stwierdza Lessing, zmienić naturę ludzką, jeżeli chcemy przezwyciężyć te podziały, które wciąż psują naszą idealną wizję. Lessing pierwszy stawia za cel zmianę natury ludzkiej. Od Lessinga jest już tylko krok do terapii semantycznej, do siostry Ratchet, do Gordona Allporta, do tych, którzy mówią nam, jak mamy myśleć. Co jest złego w naszym myśleniu? Jakich słów nie wolno nam używać? Wspomnę tutaj znów bardzo ciekawą, przepraszam, że tak reklamuję dzisiaj w kółko profesora Króla, ale jest za co. Wydał bardzo dobrą książkę rok temu pod tytułem bardzo trafnym Byliśmy głupi. To jest książka, która opisuje jego doświadczenia z pierwszych lat III RP, kiedy pisał przemówienia premierowi Mazowieckiemu i jak sam w tej książce przyznaje, głównym jego zadaniem tam było wykreślanie słowa naród, narodowy. To słowo nie mogło się pojawić w żadnym kontekście, prawda? Na początku lat 90. A więc no, trzeba pewne rzeczy wyrugować z ludzkiej natury. Właśnie to przywiązanie do tożsamości wyrobionej przez pokolenia, przywiązanie do chęci posiadania rodziny, dzieci itd., itd. To są wszystko bardzo trudne zadania do wykonania. Lessing dostrzega, pisze Kozelek, nie tylko kluczowe znaczenie separacji moralności od polityki. Polityka będzie zawsze zła, moralność będzie po stronie tych towarzystw, które zwalczają politykę.
ale również odsłania przed nami dialektykę tego podziału. Aby działalność moralna masonerii mogła utrzymać swój właściwy sens, mimo wszystko musiałaby zachować złe państwo. Ale ponieważ jest wymierzona w zło jako takie, siłą rzeczy staje się antypaństwowa. I to jest problem z relacją takich ludzi jak George Soros na przykład do państwa amerykańskiego. No w tej książce, którą tam można pewnie zobaczyć czy kupić, jest informacja o powiązaniach George'a Sorosa z CIA. Trudna jakby relacja z innymi wywiadami. Trudna relacja ludzi, którzy chcą znieść wszelkie państwo z istniejącymi państwami, które próbują wykorzystać jako swoje narzędzia. To jest bardzo, powiedziałbym, specyficzny widok. George Soros obok prezydenta Obamy. Kto komu służy? Jaka jest relacja między tak rozumianym państwem, jakiego symbolem jest ustępujący już prezydent Obama, a rzecznikiem cnoty ponadpaństwowej, ponadpolitycznej zmiany natury ludzkiej, jakim chyba w najbardziej widoczny sposób jest George Soros. To jest także bardzo ciekawy problem, który napędza mechanizm wojny domowej współcześnie. Ostatni związany z Lessingiem cytat już zostawmy za sobą. By przejść do, już niedużo naprawdę, do kwestii pomostu między ulokowaniem towarzystw, które uznają się za siedlisko cnoty, reformy, ponadpolitycznego, nowego porządku światowego, a przejściem do działań politycznych. Otóż taki moment przychodzi zdaniem Kozeleka w roku 1776 i nie chodzi tutaj o powstanie Stanów Zjednoczonych w tym roku, tylko o powołanie wtedy w Bawarii zakonu iluminatów, którzy, jak pisze Kozelek, edukacja, propaganda czy nawet oświecenie to niewystarczające środki, by osiągnąć ostateczny cel moralny. Zwycięstwo dobra nad złem wymaga zdecydowanego podjęcia działań politycznych. Zamiast słów potrzeba nam czynów, mówił Adam Weishaupt, wtedy założyciel czy współzałożyciel zakonu iluminatów. Przypomina to oczywiście słynną tezę o Feuerbachu 70 lat późniejszą, Karola Marksa, mówiącą o tym, że filozofowie do tej pory interpretowali świat, natomiast teraz trzeba przejść do jego zmiany. Otóż jak wygląda ten program działań politycznych, który szkicuje, bardzo naiwnie stwierdza Kozelek i w sposób radykalnie niewspółmierny z realnymi swoimi możliwościami. Zakon iluminatów w szczytowym momencie liczył 2,5 tysiąca członków. Ale jak w charakterystyczny sposób szkicuje te cele ów zakon? Absorpcja państwa od wewnątrz polegała na, i tu jest cytat z Weishaupta, na sukcesywnym wprowadzaniu oddanych członków zakonu do królewskich rad i dykasterii. Iluminaci mogli w ten sposób, jak sami podkreślali, zdziałać nawet więcej niż w przypadku, gdyby członkiem zakonu był sam monarcha. A więc opanowywać państwo od środka, przejmować jego agendy, instytucje. To jest ta nowa relacja między złym państwem, złą polityką, a cnotliwymi reformatorami. Perfektybilistami, przepraszam za skomplikowane słowo, jak się sami iluminaci nazywali. Faktycznie jednakże iluminaci bardzo niewiele mogli w realiach XVIII wieku i wywoływała ta niewspółmierność między ich ambitnymi planami, ich zamiarami, a wolą politycznego działania, a możliwościami specyficzne konsekwencje. Pisze Kozelek tak, podsycała ona w nich nie tylko poczucie wyższości moralnej oraz przekonanie o uprzywilejowanych dyspozycjach poznawczych, lecz ośmieliła również do zakwestionowania oficjalnej legislacji państwowej. Iluminaci uwierzyli, że działając poza strukturami państwa są ponad nim. Ten przeskok, zresztą typowy dla wszystkich masonów z ich odwiecznymi marzeniami o instancji władzy działającej ponad granicami państw i poza zasięgiem oficjalnej władzy, był już zawarty w podziale moralności i polityki.
Separacja tych obszarów wytworzyła swoistą logikę inwersji. Najgłębsza niemoc miała świadczyć o najwyższym powołaniu. No, nie chcę jakby mnożyć tych cytatów, chcę następny jakby problem Państwu przedłożyć. Otóż bardzo ważną sceną działania osądzającego politykę z zewnątrz i jednocześnie infiltrującego ten świat złej polityki od wewnątrz była scena teatralna. Tak, Teatr Polski, pan Mieszkowski ma wspaniałych patronów. Tym patronem, którego słowa śpiewamy przy okazji, a w każdym razie ci, którzy chcą, to śpiewają, przy okazji wielu świąt unijnych, jest oczywiście Fryderyk Schiller. Pisał tak w 1784 roku Schiller. Jurysdykcja teatru zaczyna się tam, gdzie kończy się zakres działania praw świeckich. Celem Schillera było stworzyć przestrzeń, w której ludzie, niezależnie od tego, kim są, w sensie politycznym, społecznym, poczują się naprawdę ludźmi. Oto zadanie teatru. Teatr powinien zrewolucjonizować stosunki międzyludzkie. Teatr powinien stać się miejscem, czy kultura, można szerzej powiedzieć, niezależna, orzecznictwa moralnego powstałego z powodu wadliwego prawa i niesprawiedliwej polityki. I w tym znaczeniu widzimy, jak tworzy się podstawa postawy, którą nazywamy krytyką polityczną. To bardzo błyskotliwie analizuje w kilku rozdziałach Kozelek dla tych, którzy byliby zainteresowani głębszym zrozumieniem fenomenu teatru zaangażowanego spod znaku właśnie pana Mieszkowskiego. Polecam te rozdziały. Otóż myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną konsekwencję tego ulokowania porządku moralności ponad polityką i niejako w kontrze do polityki, by zrozumieć uplasowanie Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że ta formuła została wprowadzona w Austrii po raz pierwszy przez liberalną opozycję w stosunku do konserwatywnej większości, by przeciwdziałać dominacji polityki demokratycznej nad, no jeżeli można tak powiedzieć, życiem publicznym w państwie. Ludzie, którzy czuli się fachowcami, którzy czuli się lepiej przygotowani do oceny tego, co jest właściwe, co jest cnotliwe, co jest moralne, mieli stać na straży porządku politycznego niejako sponad tego porządku, sponad porządku demokratycznego w każdym razie. I to wszystko, jak pokazuje książka Kozeleka, ma swoje korzenie właśnie w owym przeciwstawieniu moralności polityce, prywatyzacji moralności i przeciwstawienia jej dobru wspólnemu w Rzeczpospolitej. Pogarda dla społeczeństwa, przekonanie, że społeczeństwo przecież nie może mieć racji większej od oświeconej elity, jest częścią tego dziedzictwa, które analizuje tutaj właśnie w sposób no, naprawdę bardzo ciekawy i dlatego zachęcam także do sięgnięcia do tej książki Reinhard Kozelek. Otóż można się zastanawiać, i co dalej? Co z tego wynika? Społeczeństwo, które ukształtowało się w XX wieku, wywalczyło sobie prawo demokratycznej reprezentacji. To społeczeństwo było leczone przez rozmaite instytucje pozarządowe, próbujące infiltrować środowiska władzy politycznej, by narzucać programy reedukacji społeczeństwa, by przekształcić to społeczeństwo przy pomocy politycznych także instytucji opanowanych przez właśnie owych cnotliwych, owych wiedzących lepiej, owych lepszych ludzi. Ale widzimy nagle, że następuje jakby
zmęczenie tą terapią, że ludzie, którzy wciąż słyszą oficjalnie, że mają prawo wyborcze, że są suwerenem, chcą wyegzekwować tę suwerenność na starej drodze demokratycznego wyboru i słyszą, że źle wybrali, że są zagrożeniem, że są niebezpieczni. Powstaje jednakże pytanie o to, co jest podstawą, co jest racją tych, którzy odrzucają suwerenne prawa demosu, którzy mówią, że ów demos właśnie żyje w jakiejś bańce, że nie umie rozróżniać win, że składa się z białych śmieci. Otóż kwestia legitymizacji, uznania tej władzy nie jest w żaden sposób racjonalna. Jest ideologiczna. Jest, można powiedzieć, kontynuacją tych impulsów ideologicznych, które tutaj między innymi starałem się przedstawić na przykładzie książki Kozeleka. Niestety inspiracja ideologiczna, brak możliwości spotkania na gruncie zdrowego rozsądku utrudnia możliwość kompromisu w sytuacji, w której doszło do zderzenia programu naprawy ludzkiej natury, mówię naprawy w cudzysłowie oczywiście, reformy, terapii społeczeństwa, narodów, ludzi, rodzin, wspólnot, wyzwolenia ich z ich złych, w cudzysłowie, niewłaściwych, niesłusznych, niepoprawnych politycznie przyzwyczajeń. Otóż skoro jest to motywowane ideologicznie dążenie, niestety bardzo trudno tutaj uniknąć perspektywy zderzenia na zasadzie konfliktu siły, przemocy. Fakt, że państwo z jego środkami przemocy, przymusu, stało się w tej chwili na drodze demokratycznych wyborów w takich ośrodkach jak Stany Zjednoczone zwłaszcza, czy w mniejszych takich jak Polska, Węgry, czy wkrótce pewnie we Francji tak będzie, to można z całą niemal pewnością już prorokować, wywołuje poczucie zagrożenia i furii jednocześnie tych, którzy czuli się już dysponentami tych politycznych środków zmieniania społeczeństwa, naprawy społeczeństwa, wprowadzania normalności, tak jak rozumiał ją Donald Tusk. Otóż ta frustracja dysponuje doskonałymi, wykształconymi właśnie w XVII, w XVIII wieku w owych wspólnotach antypaństwowych, antypolitycznych, kliszami, powiedziałbym, sposobami opisywania rzeczywistości. Państwo jest więc z założenia traktowane jako źródło wszelkiego zła, jako zaprzeczenie wspólnoty cnotliwych, wspólnoty dobrych. Dochodzi jednakże teraz do takiego zderzenia, w którym ci cnotliwi, którzy chcieli nas zreformować, używając często określenia w naszym polskim przypadku, warto być przyzwoitym jako swojego hasła, hasła jednego z siebie, zderzają się nieoczekiwanie z wysuniętym z naszej strony hasłem, które związało się ze słowami Inki Danuty Siedzikówny. Prawda? To ogranicza możliwość kompromisu między taką wizją przyzwoitości, jaką lansują właśnie owi rzecznicy wyższej moralności, a tymi, którzy uważają, że zrobili jak trzeba, czyli zrobili jak nakazuje tradycja ojców, dziadów, jak nakazuje to, co daje nam poczucie, zaspokaja nasz apetitus na ważność, na poczucie przynależności do czegoś, co ma sens, co nie wyczerpuje się w chwili, w płynnej ponowoczesności. Ci, którzy mają apetitus na władzę, na kontrolowanie, na terapię nad nami, nie mogą się z tym naszym apetytem znaczenia, bycia we wspólnocie pokoleń, bycia we wspólnocie wartości innej niż ta wspólnota wartości realizowana
od czasów Hobsa przeciwko państwu w strukturach, które opisywał tutaj Kozelek, bardzo ograniczyła się możliwość kompromisu. Znajdujemy się w związku z tym rzeczywiście, wydaje mi się, na progu czegoś w rodzaju wojny domowej, której przecież pierwsze echa widzimy już w Polsce. Widzimy powtórzenie tych samych mechanizmów, tak jak mówił o tym Józek Orzeł, w Stanach Zjednoczonych. Można by powiedzieć, poczujmy się nareszcie dumni. Amerykańscy kodowcy naśladują naszych, prawda? To Polacy w pewnym sensie wymyślili pewne sposoby działania. Oczywiście to jest żart, bo to są mechanizmy działania stare jak ta sytuacja opisana przez Kozeleka, co najmniej sięgające wieku XVII czy XVIII. Otóż gdzie możemy zatrzymać się w tej konfrontacji? Czy jest możliwość znalezienia platformy, na której nie pozabijamy się nawzajem? Otóż wrócę do słów, które wypowiedziałem przy okazji komentarza do stwierdzenia premiera Glińskiego. Myślę, że musimy pamiętać o przyrodzonym poczuciu godności wszystkich ludzi. Każdy z nas może to poczucie sobie samym zmarnować oczywiście. Ale nie powinniśmy z góry założyć, że mieszkańcy tej drugiej bańki, tego drugiego obozu, ci, którzy chcieliby nas poddać terapii, że oni są skazani na potępienie, że nie są ludźmi, że są gorszymi ludźmi. Jeżeli oni tak myślą o nas, to jest ich problem, jeżeli uważają, że my jesteśmy gorsi. Ale my mamy prawo bronić swojej godności, swoich wyborów, mamy prawo nie poddawać się terapii, natomiast nie uważam, żebyśmy mieli prawo poddawać terapii drugą stronę. Możemy wdać się tylko w obronie naszej godności, w obronie naszego stanowiska, w obronie naszego prawa do posiadania dzieci, a nie zastępowania ich imigrantami. Mamy prawo używać argumentów i mamy prawo obronić się siłą przeciwko próbie narzucenia nam siłą nowej, obcej nam tożsamości. Natomiast to jest jedyny praktyczny wniosek, do którego jestem zdolny, bardzo skromny, bardzo marny i na pewno może wzbudzić tutaj dyskusję. Nie możemy prowadzić rekonkwisty na drugim obszarze, bowiem znajduje po naszej stronie często takie głosy, które mówią, że ten czarny lud po drugiej stronie jest do podbicia, że to są ludzie, którzy nie mają żadnej wartości, żadnego znaczenia, że trzeba ich usunąć, trzeba ich tak potraktować, jak oni nas traktują, jak chcieli nas potraktować, jak mają nadal zamiar nas traktować. Otóż myślę, że jeżeli przyjmiemy tego rodzaju założenie, że teraz to my poddamy ich terapii, to wygra logika dokładnie tego procesu krytyki i kryzysu, patogenezy świata mieszczańskiego. Staniemy się jego następnym etapem. Jeżeli zaczniemy wymyślać jakieś nowe, wyrafinowane sposoby odejścia od wojny domowej przez ucieczkę w nierzeczywistość, jak Bruno Latour, oczywiście także nawiążemy, dopiszemy kolejny rozdział do tej książki. Wydaje mi się, że tylko przywiązanie do tych prawd, które poprzedzają ów konflikt, do prawd związanych z dziedzictwem wiary objawionej, z rozróżnieniem dobra i zła w nas samych, z uznaniem, że wszyscy jesteśmy omylni i że jednocześnie jest prawda, która zobowiązuje nas do jej poszukiwania, do nierezygnowania w obliczu proroków płynnej ponowoczesności, że tylko powrót do tego, co było przed rozpadem moralności i polityki, rozejściem się tych dwóch dróg, może nas, no powiedziałbym, uratować przed ostatecznymi konsekwencjami wojny domowej, czyli przed bezpardonową rozprawą przy pomocy siły. Bo jeżeli przejdziemy do rozprawy przy pomocy siły, to wygra siła, nie wygra racja, nie wygra dobro. Dziękuję bardzo.
jedna z naszych Roninek, która nie mogła przyjechać, napisała mi, że to był historyczny wieczór w klubie Ronina i że ten wykład powinien być jak najbardziej rozpowszechniony. To już w wasze ręce, trochę i w moje. Ponieważ nie powinienem tego komentować, nie wiem jak, nie będę mówił co o tym myślę, poza jedną myślą konsekwentną. Bo tam myśli mam parę, ale nie należy tego robić. Mianowicie, ponieważ oni nie mają racji, a ponieważ nas bywa większość, to obawiam się, że będą musieli dojść do wniosku, że niepotrzebnie stworzyli system demokracji i należy z tą demokracją skończyć. I nie bardzo jest się z czego śmiać, ponieważ od pewnego czasu oni tak zaczynają mówić, że wolność jest tak niepotrzebna, wolność słowa, bo przecież oni mają rację, to po co wolność słowa, prawda? I że demokracja się przeżyła, ta elita wie lepiej. I tak jak Andrzej Nowak mówił, to się wzięło z raju. Z tego, że Adam z Ewą pomyśleli, że lepiej wiedzą i mogą zrobić to, co uważają za stosowne. I ta myśl, że człowiek może zapanować nad swoim światem i nad sobą, a nie słuchać zasad, czyli Boga, jest pożywką dla tej drugiej strony. I tylko się tak zastanawiam, Andrzeju, nad jednym. Czy diabeł posiada też swoją godność? I czy Pan Bóg ją szanuje? Bo to jest pytanie, które nam zawsze grozi. Jeżeli to jest walka między dobrem a złem, tylko i wyłącznie taka manichejska, to druga strona nie ma godności. Tylko my ją mamy. Więc jeśli mamy ich szanować, to musimy im zostawić jakieś miejsce. A zasada chyba jest taka, że tego miejsca jest tyle, żeby nie krzywdzili innych, czyli nas. Czyli zadanie jest takie, żeby zbudować sobie taki świat, w którym oni jakoś też będą sobie gdzieś mogli mieszkać. Oni tego nie zaakceptują. Pytanie, czy my jesteśmy tak dojrzali, żeby trochę im tej godności i miejsca zostawić, ale to myślę jest kłopot, który z radością bym przyjął dla naszej władzy. Troszkę się boję, powiem ci, komentować to dalej, więc gdybyś mógł mi coś o tym powiedzieć, to byśmy potem mogli oddać głos publiczności. No, wypowiadanie się na tematy teologiczne jest jeszcze dla mnie trudniejsze niż ekonomiczne. Ale skomentowałbym twoje zastrzeżenie, bo sam się tutaj biję z myślami, ze swoją słabą oczywiście i upadłą naturą. Ale skomentowałbym tak twoje wątpliwości, że nie można przeciwstawiać w ten sposób ludzi, że w nich jest zło, w nas jest dobro. Bo dobro i zło jest w każdym z nas. Jeżeli o tym zapomnimy, to ulegamy najfatalniejszemu błędowi manichejskiemu. A właśnie podstawą dużo starszą od masonerii tego rodzaju zachowania, jakie opisuje Kozelek, jest właśnie manichejskie przekonanie, że ja jestem dobry, doskonały. A ci inni są mniej doskonali albo źli w ogóle. Otóż
To jest sprzeczne na pewno z doktryną grzechu pierworodnego, którą, tak jak i ty powiedziałeś, uważam za najważniejszą dla zrozumienia ludzkiej rzeczywistości i siebie samych. I ona zawsze skłania do pewnej pokory także poznawczej. To znaczy, ja nie wiem, co się w kim tli. Natomiast wiem, mam rozeznanie takie, jakie daje mi wiedza i przede wszystkim pewne zasady moralne, które nie ja wymyśliłem, gdzie jest dobro i gdzie jest zło. Nie osobowe, tylko no osobowe w sensie Jezus Chrystus. Natomiast nie mogę powiedzieć, że o ten, prawda, tutaj na tej sali to jest zły, a ten jest dobry, prawda? Albo że ja jestem dobry, albo zły. Więc przepraszam, że może w trochę niejasny sposób, ale cały czas wracam do tej kwestii, którą wywołała wypowiedź premiera Glińskiego. Nie można piętnować, a w każdym razie w ostateczności piętnujmy osoby, piętnujmy zło. Wiem, że zło nie jest bezosobowe, że ludzie wykonują złe rzeczy, ale czy ludzie są przez to źli do końca, to jest założenie, którego chyba nie powinniśmy przyjmować. Tak mi się wydaje. Zaprosiłbym tych odważnych, co się nie boją, tu, ale bym prosił o niezbyt długie wypowiedzi. Andrzej Wernic pierwszy. Chwileczkę. Jaką rolę w tej pana, w której panoramie zła, którą pan przedstawił, odegrali komuniści? I jak to wygląda według pana dzisiaj? Nie mówiłem o komunistach, bo wydawali mi się tematem stosunkowo najlepiej rozpoznanym i na naszych plecach, i w naszych umysłach trochę ciągle jeszcze. Ale no, przypomnę, że Karol Marx zaczynał od poematów dość kiepskich, chyba literacko, nie znam specjalnie niemieckiego, ale w tłumaczeniach wydają mi się one marne. Poematów satanistycznych, to znaczy przeciwko Bogu pisanych. I niewątpliwie ten impuls no, antyreligijny jest bardzo ważny u niego, choć nie jedyny i może nie najważniejszy, ale jest absolutnie kontynuatorem, o czym wspomniałem w jednej tylko aluzji, tego sposobu myślenia wybranych, którzy pociągną za sobą mniej doskonałych, a ci pociągną opornych, o tak bym powiedział. Ci mniej doskonali oczywiście od Marksa to jest partia, którą wokół niego zacznie się budować od pierwszej międzynarodówki. Oczywiście Lenin to usprawni. No a cała reszta, czyli my, to jesteśmy ci oporni do likwidacji albo do pójścia za oświeconym. To jest po prostu jeszcze jedna wersja oświeconych nadzorców ludzkiego stada. Działających tylko trochę energiczniej, może szybciej od opisywanych przeze mnie innych przykładów. Ja tu nawiążę do tego, co mówił pan Józef. Drobną korektę bym wprowadził, bo to nie Adam i Ewa pomyśleli sobie, tylko zostali skuszeni do tego, żeby sobie tak pomyśleć. A właśnie do tego chcę nawiązać. Tak szatan, jak i ludzie są obdarzeni tą największą godnością, że mamy wolność wyboru. A tym wszystkim, o których pan profesor mówił, chodzi chyba właśnie o to, żeby tej wolności wyboru nie było. Tak jest, zgadzam się. No właśnie to jest istota leczenia nas z wyboru. Jak zostaniemy wyleczeni, nauczeni słusznych reakcji, no to nie będziemy mieli wyboru. Pacjent nie ma wyboru. Pacjent musi być wyleczony. Panie profesorze, bardzo chciałem podziękować, bo pana wystąpienie wzbudziło we mnie pewnego rodzaju nadzieję. Tylko mam problem ze znalezieniem odpowiedzi dla tej grupy, która jest po naszej stronie. Jak wytrzymać presję, jak wytrzymać to wszystko, co jest narzucone na nas, aby znaleźć to miejsce
na ten szacunek dla tej drugiej grupy i nie reagować emocjami, które są nam wszystkim bliskie, ludzkie, małe, większe i bardzo zdeterminowane często myślą pokrzywdzenia i krzywdy, która przez wiele lat się działa. I znalezienie tej siły, która by pozwoliła zmienić i nadać nam nieprawdopodobną wolę, tą wolę właśnie wolną, ale jednocześnie świadomą, tego się boję, że nie wiem, jak to zrobić. Chociaż podzielam zdanie, uważam, że w tym, jeśli to by się udało, to będzie nasze zwycięstwo. Bardzo dziękuję. No ja bym tylko może jeszcze skorygował moją wciąż pewnie niezbyt jasno wyrażoną myśl, że grupę jak najbardziej możemy nazywać złą, możemy nazywać organizacją przestępczą, mafią. Chodzi mi o indywidualnego człowieka, o pojedynczego człowieka. Najtrudniej jest o pojedynczym człowieku powiedzieć, że na pewno jest zły do szpiku kości, bo to się może decydować nawet w ostatnim momencie jego życia, prawda? Chociaż mamy prawo ocenić każdy z jego czynów, jego czy jej czynów. Natomiast grupy bardzo często są grupami przestępczymi. To już no, święty Augustyn mówił, że i państwa, w których nie ma sprawiedliwości, niczym innym nie są jak bandami rozbójniczymi, prawda? Więc właśnie o to chodzi, żeby w państwie, czyli w tej wspólnocie politycznej, przywrócić sprawiedliwość. A więc grupy, partie polityczne mogą nie mieć racji, mogą robić bardzo złe rzeczy i w związku z tym powinny być potępione, skrytykowane, rozwiązane, a ci, którzy popełnili przestępstwa, powinni być osądzeni. No to jest jasne, to jest wymóg sprawiedliwości. Nie, to nie jest wezwanie do jakiejś amnestii, absolucji, bo nikt z nas nie ma prawa do udzielenia tego rodzaju absolucji za tych, którzy ucierpieli wskutek złego działania, wskutek świadomie złego działania pojedynczych ludzi i organizacji. Pojedynczy ludzie, każdy pojedynczy człowiek odpowiada za swoje czyny. Jeżeli dokonał przestępstwa, powinien za to ponieść odpowiedzialność. Dlatego ubolewałem nad tym, że niektórzy ludzie w Polsce, którzy w oczywisty sposób dopuścili się marnotrawstwa, grosza publicznego, wciąż nie są, no nie ma żadnych takich ludzi w Polsce przez 27 lat, którzy by zostali postawieni w związku z tym w stan oskarżenia i skazani. I to urąga sprawiedliwości. To trochę stawia znak zapytania, a może to nasze państwo nawet teraz, w 2016 roku, pod koniec 2016 roku, ciągle jest trochę bandą rozbójniczą, prawda? Jeżeli no nie ma w nim sprawiedliwości, jeżeli są ciągle równi i równiejsi. Więc myślę, że tak bym rozróżniał te relacje między dobrem a złem w ocenie pojedynczych ludzi, ich czynów i wspólnot politycznych, organizacji politycznych. Na pewno nie chciałbym, żeby mój głos był traktowany jako głos wezwania do jakiegoś okrągłego stołu, prawda, czy porozumienia, nie, 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 czy zapomnienia, nie. Bo z tego wynika tylko i wyłącznie zniszczenie sprawiedliwości, zniszczenie tej podstawy, na której możemy odbudować wspólnotę polityczną. No właśnie o to mi chodziło, ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że jak trudno jest znaleźć w tym drugim człowieku to dobre i musi być jakieś wskazanie, jak do tego dojść. Myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas. Ja mówię na podstawie własnych doświadczeń. Czy możemy powiedzieć, że wszyscy członkowie, a tym bardziej sympatycy, wyborcy Platformy Obywatelskiej, to Łotry i Łajdacy? No właśnie nie. Mamy to doświadczenie, że spotykamy się na gruncie rodzinnym, towarzyskim z ludźmi, którzy myślą inaczej niż my. Czasem są to ludzie, powiedziałbym, bardzo moralni. Ja znam takich, prawda? Bardzo prawi ludzie. Ale myślą no, zupełnie inaczej. Dlaczego? No, wydaje mi się, że trochę tutaj odpowiedzi można znaleźć w sposobie działania rozmaitych instytucji, które starają się świadomie zmieniać mózgi ludziom. My możemy próbować, no, jak mi się wydaje, w rozmowie, w wykorzystaniu państwa, nie należy się tego obawiać, oskarżeń, że my teraz chcemy państwo wykorzystać do mówienia tego, co uważamy za prawdę. Na przykład jeżeli ktoś mówi, że państwo nie ma prawa uczyć na przykład dumnej polskiej historii, bo w ten sposób narzuca coś innym, to myślę, że całkowicie nie rozumie istoty wspólnoty politycznej, którą dziedziczymy po iluś pokoleniach, wraz z nim jej dumy, jej winy także
i mamy prawo nauczać tego, co z lekcji historycznych tej wspólnoty, z jej doświadczenia wynika. I to może oddziałać, jeśli nie na tych, którzy dziś są naszymi równolatkami, to na ich dzieci, może na kogoś z naszych rozmówców dzisiejszych oddziała, na kogoś nie oddziała. Mamy prawo zabiegać środkami retorycznymi, perswazyjnymi, ale nie leczniczymi, bo to jest duża różnica. Leczyć, a tłumaczyć, perswadować. Nie możemy przekształcić się w lekarzy dusz naszych bliźnich. Dziękuję. Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Mówił pan o ministrze, byłym ministrze Jackiewiczu, o niewywiązywaniu się obecnego rządu z założeń, z planów, które miał, z obietnic. No właśnie, a co jeśli tym, których bezgranicznie zaufaliśmy, daliśmy mandat zaufania, to oni, te role się zamieniają teraz. Tak, to jest mniej więcej był taki film, gdzie strażnicy zamieniają się rolami z więźniami. I kiedy strażnik zaczyna wchodzić w rolę więźnia, czyli oszukiwać, kręcić, kłamać, czyli ten nepotyzm coraz bardziej się jest pogłębia się. Co wtedy? Jak się mają się zachować obywatele? No bo co róż wychodzą jakieś nowe rzeczy. Bynajmniej najprostszy przykład ostatni, kwota wolna od podatku. Miała być zwiększona dla wszystkich obywateli. Zaczyna się kombinowanie i taki socjalizm. I mam pytanie związane z geopolityką. Jak pan widzi sytuację geopolityczną teraz w Europie? Chodzi mi właśnie o Francję, o Niemcy i Białoruś. Próba aneksji przez Rosję Białorusi. Mówi się o tym, że już ciężki sprzęt jest przerzucany w stronę Białorusi. Podana jest nawet konkretna liczba w postaci 4000 czołgów. Dziękuję. Najpierw spróbuję nawiązać do pierwszej kwestii. No cóż, wydaje mi się, że chyba mało kto bezgranicznie ufa w polityce. A w każdym razie, jeżeli ktoś bezgranicznie ufa w polityce, to jest troszkę, przepraszam, naiwny, co się zdarza, co nic złego w naiwności nie ma, to jest szlachetne. Ale politycy nawet z naszej ukochanej partii są też ludźmi po upadku, prawda? Też są od Adama i Ewy. I w związku z tym nie należy się po nich spodziewać niczego doskonałego. I zaletą systemu demokratycznego, który podważa właśnie zachowanie takie, o jakim dzisiaj mówiłem, i próbuje unieważnić demokrację, zaletą tego systemu jest to, że można zmienić władzę. Otóż ta władza, którą wybraliśmy, jeżeli okaże się rozczarowaniem dla nas, dla większości wyborców, a jeżeli program przez pana przedstawiony w bardzo dużym skrócie, prawda, większej wolnej kwoty od podatku, większej wolności gospodarczej uznamy za lepszy, no to mam nadzieję, że w następnych wyborach, jeśli rozczaruje nas ta władza, nie wygra Platforma Obywatelska BIS, tylko wygra Kukiz, no nie wiem, może z korwinowcami. To zróbcie tak, żeby tak było. Natomiast istotą zła w polityce, tak jest, tak uważam, zła w polityce jest próba kwestionowania demokratycznych wyborów przy pomocy wystąpień, które nie mają za sobą nie tylko większości, ale mają niedużą mniejszość za sobą, wystąpień ulicznych. Powiedziałbym tak, jeżeli chcesz coś zmienić w Rzeczpospolitej, zdobądź do tego większość. Taka jest istota Rzeczpospolitej, co nie znaczy, że należy prawa mniejszości znieść, zlikwidować, ale do zmiany politycznej trzeba zdobyć większość. Czy chce się wprowadzić 100% zakaz aborcji, czy chce się wprowadzić wolność adopcji dzieci przez pary homoseksualne, zdobądźcie do tego większość polityczną, choć wiem, że jest przepaść,
aksjologiczna między jednym a drugim. To po prostu w Rzeczpospolitej, w demokracji obowiązuje ta zasada. Panie profesorze, mówił pan o wrogości wewnętrznej w kręgu, w naszym kraju i w naszym kręgu cywilizacyjnym. Nazwijmy to cywilizacją białego człowieka. Cywilizacje pojawiały się, jak pan wie z historii, i upadały. Jest wiele innych kręgów cywilizacyjnych, innych nacji. Czy widzi pan jakieś zagrożenie, albo czy ten nasz problem jest do rozwiązania, jeżeli mamy u bram wroga zewnętrznego? Inne cywilizacje napierają na naszą cywilizację i czy jest na to jakieś remedium? Dziękuję. Przepraszam, nie odpowiedziałem jeszcze na drugą część pytania postawionego wcześniej, więc przepraszam, jeszcze króciutko tylko nawiążę do kwestii Rosja, Białoruś. No nie wiem, na ile potwierdzą się te doniesienia, ale z kilku różnych źródeł widać wzmocnienie sił wojskowych rosyjskich na terenie zaprzyjaźnionej Białorusi, czy też części Związku Białorusi i Rosji, bo też taką formę polityczną ma ten związek. Myślę, że można to rozumieć jako przygotowanie do kolejnej fazy straszenia i testowania jednocześnie odporności Paktu Północnoatlantyckiego do nowej Jałty. No wypróbujemy, prawda, na ile z Trumpem można zagrać, na ile można zagrać, bo tu w kółko się mówi o Trumpie, z Niemcami i z Francją, z Niemcami, gdzie będzie nowy prezydent. Wiadomo, że prezydent nie jest taki ważny w strukturze Niemiec, ale no jednak autorytet tego urzędu nie jest całkiem niski, a Frank-Walter Steinmeier należy do najwierniejszych sympatyków i zwolenników Władimira Putina. No i we Francji prezydent Fillon, niezależnie od tego, jak bardzo nam może być sympatyczny ze względów obyczajowych, wiadomo, że jest starym sympatykiem Władimira Władimirowicza. A więc możliwość testowania przy pomocy straszaka militarnego. My tutaj zgromadzimy ogromne siły, wywołamy jakiś kryzys humanitarny, jak się to nazywa, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, no nie daj Boże w Polsce, nigdzie nie daj Boże oczywiście, ale myślę, że taki scenariusz jest rozważany w Moskwie. No i zobaczymy, może się uda spowodować, że te kraje, choćby bałtyckie na początek, może uda się zredukować ich status w NATO, może w Polsce uda się znowu przywrócić status członka drugiej kategorii w Pakcie Północnoatlantyckim, jak było przed szczytem warszawskim. Raczej w takich kategoriach widzę zmasowaną obecność wojsk rosyjskich w Białorusi, a nie na Białorusi w ostatnich tygodniach. To są przygotowania do manewrów Zapad 2017, a nie w kategoriach włączania tego kraju do Rosji, bo on w sensie strategicznym jest w Rosji. Natomiast politycznie nie zupełnie jest, bo Łukaszenko broni swoich interesów i na pewno nie odda ich. Myślę, że partyzantka białoruska by odżyła, gdyby Rosja chciała naprawdę oficjalnie obalić Łukaszenkę i wprowadzić tam gubernatora rosyjskiego. A nawet Łukaszenko nie pogodzi się z rolą chyba gubernatora. Więc dlatego nie sądzę, żeby chodziło o wcielanie Białorusi do Rosji, bo to nic wielkiego nie przyniesie Rosji, a przyniosłoby wielkie kłopoty. Natomiast Białoruś jako, jak mówią Rosjanie, używając tego europejskiego słowa, placdarm, prawda, czyli place d'armes z francuskiego, czyli miejsce no, ekspozycji sił wojskowych rosyjskich, których używa się do celów politycznych raczej niż militarnych, do straszenia, do uzyskiwania koncesji, do testowania woli przeciwnika, czyli Europy i Paktu Północnoatlantyckiego. Natomiast co do cywilizacji, no myślę, że problem polega na tym dzisiejszej odpowiedzi na takie spojrzenie, z którym całkowicie się zgadzam, które pan zaprezentował, że duża część elit politycznych naszej cywilizacji odrzuca to spojrzenie i uważa, że jakąś receptą albo nawet taranem wręcz do rozbijania naszej wspólnoty, naszej tradycji będzie przyjęcie barbarzyńców, prawda? Przyjęcie w istocie nie barbarzyńców, ale przedstawicieli innej cywilizacji, bo to nie są żadni barbarzyńcy, to są ludzie z innej cywilizacji, którzy chcą ją tutaj rozszerzyć, zbudować. I to normalne, dlaczego by nie, prawda?
Tylko również na tej samej zasadzie, dlaczego by nie bronić naszej? Dlaczego by nie bronić naszego domu, w którym ktoś chce wprowadzić inny porządek? Ale właśnie część gospodarzy naszego domu, których jeszcze nie udało nam się niestety usunąć całkiem w całej Europie, chce zmienić porządek w naszym domu przy pomocy obcych cywilizacji, zewnętrznych cywilizacji. Chce nas wyzuć z tego domu, chce nas uczynić w tym domu mieszkańcami drugiej kategorii, przesunąć do sutereny, gdzieś do łóżka na korytarzu, prawda, z pokojów, które do tej pory zajmowaliśmy. I to jest problem. Natomiast nie wydaje mi się, żeby te główne cywilizacje, o których pewnie Pan myśli, które nam przychodzą najczęściej na myśl, typu chińska, były w najbliższym czasie bezpośrednim dla nas zagrożeniem. W dłuższej perspektywie czasowej tak, ale w dłuższej perspektywie czasowej wszystko może się zdarzyć, więc nie umiem spekulować na ten temat. W tej chwili mamy do czynienia z olbrzymim napływem imigrantów z cywilizacji islamskiej i to jest realny, doświadczalny problem. Inne cywilizacje raczej bym odsuwał na margines horyzontu dzisiejszych naszych problemów politycznych, co nie znaczy, że nie wystąpią za 10 lat, za 5 lat czy za 50 lat. Znaczy, moje pytanie wynika z tego, pan jako historyk wie, że cywilizacje powstawały, rozwijały się i upadały. Czy nie jest to, nie wiem, kolejna cywilizacja w historii Ziemi? Oczywiście, to nie mamy gwarancji życia wiecznego, tylko dusze mają, że tak powiem, perspektywę nieśmiertelności, na pewno nie cywilizacje. Natomiast myślę, że wydarzenia ostatnich kilku lat, bo ktoś tutaj mówił o optymizmie, są olbrzymim powodem do optymizmu. Dlatego, że pokazują, że te potężne wpływy budowane przez wieki, przez tych mądrzejszych, tych dalej widzących, tych inteligentniejszych, nagle doznają kryzysu, doznają zahamowania. Jeszcze nie upadku, ale zahamowania. To znaczy, że są siły większe od indywidualnej pychy tych, którzy chcą sterować historią. Ja bym nazwał te siły opatrznością i myślę, że pokusą naszą jest próba zgadywania wyroków opatrzności. Raczej czerpmy pociechę z tego, że jest opatrzność i wie znacznie więcej od nas, nawet wszystkich tutaj na tej sali zgromadzonych. Tak, Janusz Sitkowski. Panie profesorze, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Znaczy, jeżeli mówimy o dialogu z drugą stroną, to jest wśród tej drugiej strony oczywiście taka część, z którą można i w zasadzie należy normalnie dyskutować, znaczy, bo oni z naszego punktu widzenia po prostu się mylą. Działają w dobrej wierze, ale się mylą. Natomiast jest część takich, i to są moim zdaniem na ogół ci najbardziej wpływowi, którzy świadomie kłamią, wprowadzają w błąd i nas, i jeszcze bardziej tych swoich zwolenników, którzy odwracają prawdę i wprost, tak jak to Mackiewicz pisał o kłamstwie, tym czym się różni bolszewickie kłamstwo od tego dawnego, że oni mówią, ten sufit jest czarny i jeżeli ktoś mówi inaczej, to jest sługa imperialistów. Dziękuję. Trzeba go leczyć. Za pomocą... Tak, ale myślę, że tutaj nie należy, że tak powiem, mieszać dwóch porządków. Jednego takiego, w którym zakładamy z pewną nadzieją, że być może nawet te najczarniejsze dusze doznają otrzeźwienia, z porządkiem naszych zdolności do wchodzenia w dialog z takimi ludźmi, o których wiemy na pewno, że zachowują się ze złą wolą, świadomie ze złą wolą. Co możemy zrobić? Przedstawiać tą złą wolę, pokazywać ją tym, którzy być może nie są tego świadomi, że jest tu zła wola, że są ludzie, którzy nienawidzą Polski. Są tacy, którzy mieszkają w Polsce, nienawidzą Polski. Życzą jej wszystkiego najgorszego. To rzeczywiście wchodzenie w dialog z takimi ludźmi do niczego nie doprowadzi.
może kiedyś zmienią pod wpływem opatrzności albo jakichś innych wypadków swoje poglądy. Ale to jest poza naszym zasięgiem. Nasz zasięg to jest opisywać ich działanie. I to nam wolno robić, nie przesądzając, że tak powiem, ich, że tak powiem, wiecznej przyszłości. A więc myślę, że jak najbardziej trzeba rozróżniać tych, z którymi warto spróbować rozmawiać, bo jeszcze nie wykazali ponad wszelką wątpliwość swojej złej woli, od tych, którzy już tylekroć tę swoją złą wolę potwierdzili, że wchodzenie z nimi w próbę rozmowy do niczego dobrego nie doprowadzi. Myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, więc może na dzisiaj i dla nas, i dla telewidzów powiedzmy sobie czas na nasze własne myślenie. W takim razie, Andrzeju, bardzo dziękujemy. Dziękuję.